Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam w kolejnym odcinku serii Dokąd zmierzamy na emisji TV. Dzisiaj na naszej antenie będziemy rozmawiać o Unii Europejskiej i imigrantach. Szczerze mówiąc, na początku być może niektórzy z Państwa zastanawiają się, czy to nie jakiś archiwalny program, bo ten problem w wykonaniu struktur unijnych wraca. Jeśli ktoś z Państwa nie pamięta, to już w 2015 roku były takie pomysły, żeby wciskać nam imigrantów z rozdzielnika i ten upiór wrócił. Pakt migracyjny niecały tydzień temu przyjęty przez Radę Unii Europejskiej zakłada nic innego jak właśnie tą relokację. Przymusową relokację migrantów, a dla tych, którzy nie chcą przyjmować, no to zakłada w zamian za to uiszczanie wcale niemałych wkładów finansowych na rzecz Brukseli. Jednocześnie premier Donald Tusk zapowiada, że ta zapora, którą PiS zbudował na granicy polsko-białoruskiej, żeby przeciwdziałać presji migracyjnej, to jest generalnie do niczego i on dopiero zbuduje tam drugą linię Maginota, czy też, biorąc pod uwagę konotacje polityczne Tuska, raczej linię Zygfryda. Obie okazały się równie bezużyteczne w działaniach wojennych, ale to już tak na marginesie. Proszę Państwa, o tym wszystkim, czy o tym w zasadzie, skąd będą nas zalewać migranci, czy ze wschodu, czy z zachodu, czy może ktoś ich nam tu zrzuci na spadochronach niczym Amerykanie Stonkę. O tym porozmawiam dzisiaj z moimi Państwa gościem, którym jest pan doktor Sławomir Ozdyk. Witam serdecznie. Panie rektorze, szanowni Państwo. Na początku oczywiście zachęcam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo, dane w opisie tam pod filmem, ewentualnie na pasku, który tutaj czasem się pojawia na dole ekranu i zachęcam także do pytań do naszego gościa, czekamy na nie na czacie. A teraz przechodzimy do tematu. No właśnie, pakt migracyjny przyjęty, upiory wracają. Pamiętam rok 2015, kiedy przechodziły masowe marsze ulicami polskich miast przeciwko imigrantom. Dzisiaj tego nie ma. Dlaczego? O tym może za chwilę, ale Donald Tusk, mimo że jego przedstawiciel na Radzie Unii Europejskiej głosował przeciwko temu paktowi, razem z tymi znienawidzonymi Węgrami i Słowacją, dodajmy tutaj, mówi, że wcale ten pakt nas nie będzie dotyczył, my przyjęliśmy tylu Ukraińców. Ciśnie się pytanie, czy rzeczywiście, no bo jeśli tak Polski nie będzie dotyczył, to po co przedstawiciel Tuska był przeciw? Nie, no to przedstawiciel Tuska był przeciw, ale się nie cieszył, zaznaczmy, tak? On głosował przeciw, ale się nie cieszył. I tak szczerze mówiąc, panie rektorze, szanowni państwo, to oczywiście jest tylko i wyłącznie przedwyborcza mądrość etapu. Jakiś czas temu w Brukseli odbyło się szkolenie. Podczas tego szkolenia prounijnym partiom politycznym przedstawiono badanie, które przeprowadziła jedna z fundacji należących do grupy Rockefellera, co można, a czego nie powinno się epatować podczas kampanii do Parlamentu Europejskiego. W Niemczech całkowicie zbanowany ma być pakt migracyjny. W Niemczech całkowicie zbanowana ma być migracja. W Niemczech migracja jest na liście top 1 na samej górze. Dzięki migracji tak właściwie to profituje w Niemczech AfD. W Polsce migracja jest tematem, który można poruszać, a powinno się w Polsce banować, czyli wyrzucać z myśli polskich wyborców zielony wał, czyli zielony ład, gdyż migracja w Polsce nie odgrywa jeszcze takiej roli jak w Niemczech i dlatego pan premier Tusk może sobie na to pozwolić. Pan premier Tusk swoim przekazem idzie w kierunku osób, które cały czas uważają, że nasza chata ze skraja, czyli że w Polsce praktycznie nie ma migracji i nic się w tym temacie nie zmieni. Pan premier mówi, że on oczywiście nie pozwoli na to, aby migracja
dotarła w nasze granice, on będzie przeciw, on będzie protestował, nic takiego się nie odbędzie. A tak właściwie to jak migracja, to tylko od strony wschodniej i tak praktycznie on zbuduje teraz, jak pan dyrektor wspomniał, polską linię Maginota. No, chyba jednak, że tak się grzecznie wyrażę, za bardzo z historią wiele pan Tusk do czynienia nie miał, gdyż może nie zauważył, może mu to umknęło, jak zachowała się podczas II wojny światowej linia Maginota i jaki wpływ miała na obronność Francji. Ale zostawmy to. Więc my wzmocnimy za 10 miliardów dolarów, tak? O ile się nie mylę, my wzmocnimy ścianę wschodnią, pobudujemy tam co trzeba, będziemy mieli tam bunkry i w ogóle wszystkie cuda świata i technologie z Gwiezdnych Wojen, a może tak pozwolę sobie tutaj napomknąć naszą przedemisyjną rozmowę, czyli będzie super, będzie pięknie, bo tylko stamtąd może nas, że tak powiem, ta migracja dotknąć. Otóż, szanowni państwo, nie. Stamtąd, to już w tej chwili dajemy sobie radę z tą migracją, tak? Czyli ci, którzy byli przeciwni murem za polskim mundurem, może nie zauważyli, ale dajemy sobie radę. I to tylko i wyłącznie dzięki naszym żołnierzom. Zanim pan Tusk zacznie budować polską linię Maginota, niech sprawi, aby polscy żołnierze, którzy stacjonują na granicy wschodniej, żyli czy stacjonowali w odpowiednich warunkach. Może nie zauważył pan premier, ale sieć obiegają systematycznie filmy i zdjęcia ukazujące wegetujących polskich żołnierzy w jakichś ziemiankach, lepiankach itd., itd., itd. To jest przede wszystkim skandaliczne, a nie budowanie narracji zagrożenia, które ma nas dosięgnąć tylko i wyłącznie z Zachodu. Otóż nie. Po 9 czerwca, szanowni państwo, już jak się wybory do Unii Europejskiej zakończą, jak już wszyscy będą wybrani, my otrzymamy nową egipską plagę, czyli pakt migracyjny. To będzie tsunami w Polsce. Dlaczego tsunami? A to rzeczywiście, szanowni państwo, pakt migracyjny, pakt emigracyjny, ale politycy zachodnioeuropejscy mówią o czymś takim jak mechanizm wyrównawczy. Otóż, jeżeli durne Polaczki nie braliście sobie migrantów od 2015 roku, czyli od czasu, kiedy pani kanclerz Angela Merkel jednym telefonem otworzyła granicę, to musicie to w tej chwili uzupełnić. I nieważne, ilu Ukraińców czy Białorusinów przyjęliście. Nieważne, ilu Ukraińcom podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, a zaznaczam państwu, że ta wojna toczy się na 30% Ukrainy, reszta kraju, tak, jest wolna. Oczywiście wiem, bomby spadają, ja to wszystko wiem. Dlatego musieliśmy przyjąć tyle, ile musieliśmy przyjąć. I teraz, nieważne ile go przyjęliśmy, pakt wyrównawczy dowali nam jak do pieca. Do tego pieca, których oczywiście już nie mamy, no bo Zielony Ład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciężko jest przecież dowalić do pompy ciepła. Pakt migracyjny dowali jak nam jak do pieca, czyli będzie ten mechanizm wyrównawczy. I teraz, gdzie to wszystko popakować? Do Jagodna Wrocławskiego? Do Warszawskiego Wilanowa? No otóż nie, tam się nie da tylu ludzi wpakować. Zresztą ani Jagodno, ani Wilanów się na to nie zgodzą. Przecież ci, którzy nami rządzą, albo ci, którzy za rządzącymi z tyłu stoją, tam mieszkają. Więc wzorem Niemiec i innych państw Europy Zachodniej zaczniemy budować osiedla kontenerowe dla migrantów w Polsce powiatowej. Takie osiedla w Niemczech bardzo szybko powstają, wystarczy kawałek ziemi, a znajdą się zdrajcy, którzy za te srebrniki judaszowskie taką ziemię wydzierżawią albo sprzedadzą. I tam ustawia się osiedla kontenerowe. Tam pakuje się tych wszystkich subsaharyjczyków, którzy do Europy przybywają. Co to sprawia? Gwałtownie rośnie przestępczość. Gwałtownie rosną kradzieże, napady, akty, gwałty, tak? Gwałty, akty seksualne, gwałty. I to wszystko sprawia, iż mieszkańcy przestają czuć się bezpiecznie. Ba więcej,
Dyrektywa budowlana to pikuś z tym, co będziecie musieli, szanowni państwo, wydać na zabezpieczenie swoich nieruchomości. Płoty, bramy, systemy monitoringu, psy bojowe, kto będzie miał broń, to broń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więcej, wasze dzieci, wasze żony, wasze córki nie będą bezpieczne. W krajach Europy Zachodniej powstają specjalne obywatelskie milicje, nie mylić z milicją obywatelską, które pilnują dróg dzieci z domu do szkoły, ze szkoły do domu. Gdyż dzieci są systematycznie napadane, kradnie im się wszystko, łącznie, jeżeli mają coś takiego, z markowymi ciuchami, w tym butami. Dzieci są uczone tego, też będziecie uczyć, w jaki sposób mają się przemieszczać, czym wolno im się poruszać, czym wolno jeździć, czym nie wolno jeździć, z jakich dworców korzystać, z jakich nie korzystać. Dzieci będą uczone, że mają jedną i tą samą drogą iść z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Jeżeli o 8:15 dziecko nie zamelduje się na lekcji, natychmiast po telefonie do rodziców, którzy potwierdzą, tak wyszło, uruchamiana jest policja, która w pierwszej kolejności sprawdza drogę, którą dziecko udaje się z domu do szkoły, ze szkoły do domu. Stąd dzieci mają chodzić tylko i wyłącznie tą samą drogą, a nie szlajać się gdzieś tam po innych placach, placykach, na przykład po to, aby kupić sobie loda, jak jest ciepło. Tą samą drogą, aby policja mogła zrobić kamery i tak dalej, przepytać ludzi, aby ewentualnie dowiedzieć się, co się z tym dzieckiem stało. To wszystko was czeka. Dyrektywa budowlana, ocieplanie domu. Szanowni państwo, nauczycie się porządku w minutę 8, a to wszystko zapewnia wam nie tylko pan premier Tusk. Zerknijcie sobie na moim Twitterze, jeżeli ktoś będzie, ktoś ma i się posługuje, na moją grafikę, która ma już przeszło 100 tysięcy wyświetleń, dotyczącą pani von der Leyen, która trzyma platformersów, pisowców, PSL-owców, lewaków i tą słynną trzecią drogę, która trzyma jako pacynki. Wszyscy jednej, to samo, wszyscy są umoczeni w pakt migracyjny, wszyscy łącznie z PiS-em, który teraz robi z siebie antymigracyjną partię. Wszyscy głosowali za tym, nikt się nie przeciwstawił. Mnie możecie nie wierzyć, ja i tak jestem szurem, oszołem i płaskoziemcą, natomiast popytajcie znajomych, popytajcie członków rodziny, którzy mieszkają w Europie Zachodniej. Jak tu sytuacja na froncie wygląda? Co są, czy kim są wpychacze? Czyli ci, którzy wpychają ludzi pod nadjeżdżające pociągi metra. Dlaczego konduktorzy muszą nosić bodycam, czyli kamery nasobne? Po co im to? Co się dzieje w pociągach, którymi często posługują się subsaharyjczycy? Dlaczego niektóre dworce należy omijać? Dlaczego jest zakaz noszenia na dworcach kolejowych, czy wnoszenia na dworce kolejowe przedmiotów kłujących? Mówię kłujących, bo wykorzystuje się wszystko. Dlaczego powstają dzielnice, na których łatwiej kupić kalasznikowa, aniżeli plan miasta? Dlaczego są nawet w przewodnikach parki w Niemczech czy w innych krajach Europy Zachodniej, gdzie w bardzo prosty, łatwy, dostępny sposób można kupić narkotyki twarde? Etc., etc. Co to są klany arabskie? Kim się posługują? Co to jest czarna siekiera, mafia nigeryjska? Czym ona się w Europie, już szczególnie we Włoszech, wsławiła? To wszystko, szanowni państwo, otrzymacie po 9 czerwca, po wyborach. Teraz ma być na ten temat cisza. Wypromowany Zielony Ład oczywiście jest bardzo ważny, gdyż on sprawi, że będziemy nadzy, głodni, bezdomni, jak ktoś jeszcze woli, trzeźwi. Ale gwoździem do trumny w Polsce będzie pakt migracyjny, który ma zmienić kod kulturowy Polaków, który ma zmienić kod kulturowy Polski. Wówczas się państwo dowiecie, co to na przykład jest kod przestępczy, kod kulturowy. Nikt zapewne o tym w Polsce jeszcze nie słyszał. Troszeczkę słyszeliście, bo jak wiecie, przybysze ze wschodu też nie są świętymi i robią w Polsce to, co robią. Ale będzie gorzej.
No właśnie, ale tu jedna ważna rzecz, no bo jeszcze powiedzmy 10 lat temu dla prostszego rachunku można było powiedzieć z czystym sumieniem, że Polska jest państwem monoetnicznym. I w ciągu ostatnich 10 lat to się zmieniło, ale to się zmieniło jeszcze przed 2022 rokiem. I to nie tylko za sprawą Ukraińców, którzy tu masowo przyjeżdżali już od tam powiedzmy 14-15 roku, ale przecież 8 lat rządów PiS-u to było 8 lat otwierania granic, nie tylko na tej naszej granicy południowo-wschodniej, ale imigranci z Indii, jakiegoś Bangladeszu, stamtąd. I była dyskusja zresztą, jak wybuchła ta cała afera wizowa i tam pamiętam, jak chyba poseł Tarczyński tak pokrzykiwał, że ale oni tu są, ale to są legalni imigranci, więc wszystko w porządku. No tylko wystarczy się przejść ulicami Warszawy, żeby no zobaczyć, że chyba ta legalna migracja, czy tak zwana legalna, biorąc pod uwagę tamtą aferę, chociaż nie wiadomo na ile ona jest rozdmuchana, na ile prawdziwa, wiadomo, że jakieś tam na pewno nieprawidłowości były, pytanie o skalę, bo oczywiście komisja śledcza to jest jakiś jeden wielki cyrk, a nie dochodzenie do jakiejś wersji wydarzeń. Ale no właśnie, to już się stało i nikt nie bił na alarm. Ja mówiłem o tych protestach z roku 15. Ja pamiętam tysiące ludzi na ulicach Łodzi, Warszawy, innych miast. A teraz to wszyscy, prawda, uszy po sobie. Nie ma tematu. Po pierwsze, wszystkie komisje, które w tej chwili warszawski rząd wprowadza, to jest teatr dla gojów. Umówmy się. Nikt nikogo nie posadzi, nikt za nic nie będzie odpowiadał. Oczywiście, że jest afera wizowa, oczywiście, że nasi ówcześni rządzący politycy z ramienia PiS-u cieli na tym kasę, mówiąc kolokwialnie. Oczywiście, że jest to bardzo potężna afera. Pan Tarczyński, z całym szacunkiem dla niego, jest bardzo zdolnym manipulatorem. Pan Tarczyński ma tak zwaną gadkę, pan Tarczyński potrafi dobrze mówić i pan Tarczyński wie, na czym siedzi. Pan Tarczyński nie stoi w rozkroku i nie zastanawia się tak jak niektóre partie polityczne, w którą nogawkę ma sikać, tylko pan Tarczyński bardzo dobrze wie, co mówi. Przedwyborcza mądrość etapu. Wpuszczali do Polski i nieważne, czy częściowo była to legalna, czy nielegalna migracja, ważne jest jedno. Masowa, a to już była masowa, migracja. Ja jeszcze ją nazywam niekontrolowalną, bo afera wizowa pokazała, że ona nie była kontrolowana przez nasze służby. Masowa, niekontrolowana migracja jest zagrożeniem bezpieczeństwa państwa. Koniec, kropka. Najgorszym, co się może dla Polski stać, to jest wpuszczenie do kraju takich obcych kulturowo mas, jak ja to mówię, subsaharyjczyków, aby wam tutaj nie zablokowali kanału. To jest najgorsza rzecz. Z bardzo prostego powodu. Wpuścisz, nie wyrzucisz. Reimigracja fajnie brzmi, ale jest bardzo ciężka do przeprowadzenia. Stąd Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria są jeszcze w miarę monolityczne i są cierniem w oku brukselskich komisarzy. Bardzo ciężko jest przeprowadzić reimigrację. Jeżeli AfD dojdzie do władzy, a mamy wybory w Saksonii, w Brandenburgii i w Turingii i będzie mogła gdzieś samodzielnie zrządzić lub też stworzyć koalicję, a taka sytuacja może być na przykład w Turingii, gdzie AfD może ewentualnie, i to jest tutaj śmieszna sprawa, stworzyć koalicję z partią pani Alice Wagenknecht z byłej partii Die Linke się podzielili. Sara Wagenknecht odeszła, stworzyła swoją partię i reszta została Die Linke. Oni nawet nie mają w tej chwili już klubu poselskiego w Bundestagu, bo jest ich za mało. No to wówczas AfD, aby nie stracić swoich wyborców na przyszłość, będzie musiało doprowadzić do reemigracji. W tej chwili reemigracja jest mrzonką. Dużo się o niej mówi przed wyborami, ale nikt nic z tym fantem nie zrobi. Wystarczy, że w takim samolocie usiądzie jeden, czy przyklei się jeden, kurde, z lewaków, już koniec, już reemigracji nie ma. Więc reemigracja po pierwsze kosztuje, po drugie jest
ciężko wykonywalne, a poczcie po cholerę mieć tam reemigrację, wystarczy nie wpuszczać. To jest jedna rzecz. Kiedy w Niemczech wpuszczano w 2015 roku, w Polsce były demonstracje. Teraz w Niemczech, w Holandii, w krajach Europy zazbronionych ze względu na przestępstwa, na aspekt kryminalny, ludzie mówią, nie, koniec, Holandia chce wystąpić z paktu migracyjnego. No to trzeba coś z tym faktem zrobić, walniemy ich do nas. Do nas nie przyjadą, jeżeli nie będą mieli takiego samego socjalu jak w Europie Zachodniej. No to są pomysły, żeby płacić im w Polsce taki sam socjal, jak ten socjal, który daje się w Europie Zachodniej, na przykład w Niemczech. Kto będzie za to płacił? Unia Europejska? No nie, no my znowu, tak? To jest to, co mówiłem, wyrównywanie socjalów. Wtedy byłem szurem, oszołem, płaskoziemcą. Coraz częściej się o tym mówi. Aby nie było rewolty, aby nie było buntów, mają ci wszyscy w Europie dostawać subsydia, czy zdawać ten sam socjal. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, szanowni państwo, to jest taka, że w Europie Zachodniej ludzie ze względu na, jak już mówiłem, przestępstwa kryminalne. Ostatnio pani minister spraw wewnętrznych Niemiec, która nazywana jest ministrem Antify, gdyż miała w swoim życiorysie bardzo bliski kontakt z Antifą, z tą lewacką czarną bojówką anarchistyczną. Pani minister mówiła, że no wiecie, szanowni państwo, no co prawda tak, no tak, 16% migrantów odpowiada za około 46-47% przestępstw z Niemczech. I tu mówię o migrantach, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa, bo ten, kto ma niemieckie obywatelstwo, to już jest oczywiście Niemcem, to nie jest żaden imigrant wówczas. No tak, co prawda to pyta, ale tutaj są inne przyczyny. To socjalizacja, traumy, no oni uciekli przed bombami, no oni nie mają pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedziano, jak w tym roku przekazać obywatelom Niemiec raport kryminalny Bundeskriminalamt. Po prostu nie wiedziano, jak to zrobić. Zaczęto wymyślać różne sposoby, różne koncepcje, dlaczego migranci są kryminalistami. A prawda jest jedna. Obcy kulturowo ludzie przyjeżdżają z terenów, które nie znają demokracji. Nie wiem, co to jest demokracja. To nie jest, co prawda, najlepszy system na świecie, ale dla ułatwienia tutaj, tak? I zaczynają wprowadzać swoje zasady gry. Koniec. Kropka. A zasady gry są proste. Utworzenie niemieckiego kalifatu, mówię tylko o Niemczech, czy europejskiego kalifatu, plus prawa szariatu. Plus prawo szariatu. I to widzimy podczas demonstracji, w której dobrze wykształceni muzułmanie z tak zwanego pokolenia Islam Generation, generacja islamu, wykorzystują właśnie migrantów do tego, aby promować, czy też aby siłą prowadzić w Europie szariat, kalifat, Wielka Brytania, państwa, partie islamskie powstają, Wielka Brytania, salafici startujący do różnego rodzaju lokalnych, do samorządowych struktur pod przykrywką partii zielonych wygrywają. Wygrywają. Dlaczego jest to możliwe? Dlaczego salafici, którzy są przecież przeciwnikami demokracji, którzy ucięli łby każdemu lewakowi, każdemu, który należy do struktur LGBT, dlaczego wygrywają? Ano dlatego, że struktury mają już potężne w Europie Zachodniej. Dlatego, że strefy no-go, całkowite, całe strefy no-go, które istnieją w Szwecji, w Wielkiej Brytanii, no w Niemczech może jeszcze w takiej formie, we Francji, żeby zlikwidować strefy no-go, trzeba było wprowadzić wojsko. Głosują właśnie na tych salafitów, którzy jak wygrywają, demokracja przecież im na to pozwala, pokazują swoją prawdziwą twarz. Stąd demonstracje w Niemczech, na których widzimy flagi kalifatu, braci muzułmańskich, ISIS, państwa islamskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Demokracja na to pozwala. I teraz my to samo sprowadzimy do Polski, to samo będziemy mieli w naszym kraju, tylko że u nas będzie gorzej, bo w Niemczech działo się to od lat 60. Najpierw Turcy, etc., etc., powolutku to się rozprzestrzeniało. Ale my nadrobimy to z prędkością światła.
Jako społeczeństwo jesteśmy na to przygotowani, służby nasze na to nie są przygotowane. Sprzedajni politycy zrobią wszystko, aby ich sprowadzić. Mówię z pełną odpowiedzialnością. Sprzedajni politycy sprzedadzą Polskę za paciorki, sprowadzając nam obcych kulturowo. Do tego wszystkiego, zobaczcie jeszcze, co się dzieje, do tego ta cała propaganda LGBT, dyskusje, czy pan Śmiszek i pan Biedroń to mąż i żona i tak dalej, to przecież obraża. To jest dla mnie kolejny temat zastępczy, jak aborcja dla nas ważna, dla nich nie, ale propagowana, czyli przez nich, czyli temat zastępczy, jak tabletka dzień po temat zastępczy. Dla nas to oczywiście są wszystko tematy ważne. Oni tego jako tematy ważne nie traktują. Oni traktują to jako tematy zastępcze. Abyście się nie interesowali w ogóle tym, co ważne jest dla Polski. Więc sprowadzą to, będziemy to mieli, z prędkością światła nas tym ubogacą i pójdzie przekaz w świat. Jak się ludzie na wsiach wkurzą i konnice ze stołu wyciągną, że ta Polska, ta brunatna Polska bije tych biednych, uciekających spod bomb migrantów. A to są tacy uciekający spod bomb, jak ja jestem szefem państwa położonego w Palestynie. No, tak państwu powiem. Ale tak to będzie. No, ale właśnie jak tu już się nam pojawia postać pana Biedronia, no to przecież właśnie głównie te siły lewicowe, no tak tutaj wpuśćmy ich, kim są, to sprawdzimy później. Zresztą teraz też zauważmy, że tam mają na lewicy małe zwarcie. Przecież było, że ta zapora to jest straszna zbrodnia, tutaj Straż Graniczna zabija biednych uciekinierów przed wojną właśnie. No a teraz tutaj Tusk buduje linię Zygfryda, to już wszyscy tak, trzeba, oczywiście, teraz są uśmiechnięte pushbacki. Notabene ja się zastanawiam, co się stanie, jeśli właśnie muzułmańscy nachodźcy ubogacą pana Biedronia. Pan Biedroń będzie pierwszy skasowany. Pan Biedroń, pan Śmiszek, oni będą w pierwszej kolejności skasowani. Co prawda tym, co w Polsce... Zatęsknią za Czarnkiem, jak rozumiem. Tak. Co prawda ta nieco policznale jest, że akty homoseksualne w islamie się odbywają, jest ich jakieś sporo. Zresztą chyba nawet kiedyś wykorzystali Amerykanie w Afganistanie, dowiedzieli się, że będzie taki, że tak powiem, różowy piątek, na którym spotykali się systematycznie się przywódcy państwa islamskiego w Afganistanie, ISIS w Afganistanie. Amerykanie się o tym dowiedzieli, no i bombka spadła akurat na ten nocny klub i załatwiła wszystkich, ale to taka historyjka. Więc tak, karą za akty homoseksualne jest zrzucenie z największego wzniesienia, wcale nie kamieniowanie, więc na moim Twitterze państwo też zobaczycie sobie filmik, jak się to odbywa, lub ewentualnie postawienie gościa pod taką wysoką ścianą, no i mu zawiązuje się ręce z tyłu, pyk, nie, z jakiegoś największego wzniesienia, no to z wieżowców, z jakichś tam wysokich budynków, więc Śmiszek i pan Biedroń pierwsi zostaną skazani, zresztą całe towarzystwo w pierwszej kolejności zostanie skazane na karę śmierci, czyli ci, z których oni teraz promują, pierwsi ich załatwią. My jako ludzie księgi, czyli mówię o nas, o Żydach, bo my mamy przecież Biblię, Żydzi mają Torę, a muzułmanie mają Koran. My jako ludzie księgi pod pewnymi warunkami, zgodnie z na przykład z prawem Omara, możemy pod butem islamu żyć, nie możemy budować nowych kościołów, odbudowywać starych, jeździć konno, musimy mieć odpowiednią fryzurę, nie możemy nosić miecza, musimy być odpowiednim pasem przypasani i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są oczywiście przykłady, które będziemy trzeba zmodernizować do XXI wieku, ale my pod jakimiś tam warunkami pod tym butem islamu żyć możemy, no ale pan Śmiszek, pan Biedroń, nie. To jest w ogóle wykluczone. I to jest właśnie taka dziwna rzecz, tak? Że z jednej strony te środowiska lewicowo-lewackie promują przyjmowanie migrantów, którzy są w większości muzułmanami, a z drugiej jak gdyby sami podcinają gałąź, na której siedzą. Czyli nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy smucić, panie redaktorze. Ja też nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić, ale na pewno niektórzy się przekonają prędzej czy później, chociaż może lepiej, żeby się nie przekonali. Tu jest jeszcze takie pytanie, jak powstrzymać w takim razie presję migracyjną? No tu jest ten problem. Najlepsze pomysły zawsze przychodzą podczas programu, jakby mi to przyszło
do głowy przed programem, to tutaj by wjechało krótkie nagranie z panem świętej pamięci profesorem Wolniewiczem, który, że tak powiem, miał na to prostą receptę. I on tam mówił, no ja tego nie oddam, tego jego głosu, ale powiedział krótko, zatapiać. Może byśmy zrobili taką wymianę. Wy nam skasujecie pakt migracyjny, a my w zamian wyślemy to, co jeszcze zostało z polskiej floty i będziemy zatapiać. 17 statków, chyba, jeśli nie mylę, pływa po Morzu Śródziemnym. Większość z nich są statkami niemieckimi. Chyba tam są też jakiś statek hiszpański, irlandzki, jakiś norweski, czy tam dwa norweskie, które za pieniądze rządowe, za pieniądze państwowe wspierają tych przewodników. No to, szanowni państwo, to nie jest żadne tam tylko łodzie dmuchane, tak? To naprawdę oni pływają, wyławiają ich i przywożą ich do europejskich portów. Jak to zrobić? No jest tylko jedno wyjście, panie redaktorze. Jest tylko jedno wyjście. Polexit. Nie ma w tej chwili innego wyjścia. Inaczej się tego nie zatrzyma. Żadni z naszych rządzących, jak już mówiłem, ani PiS, ani Platforma, ani Trzecia Droga, ani PSL, ani Lewactwo nie zatrzymają paktu migracyjnego. Nie wyjdziemy z tego bałaganu, nie wyjdziemy z tego syfu, nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, chyba że będzie polexit i chyba że będziemy mieli normalny rząd. Na razie to się nie wydarzy, nie będziemy mieli żadnego polexitu, nie będziemy mieli żadnego polskiego rządu. Polacy muszą poczuć czarny bat na swoich własnych plecach i to jest oczywiście przenośnia. Dlaczego tak mówię? No, szanowni państwo, też u mnie na Twitterze sobie zobaczycie, poczytajcie sobie, co to jest czarna supremacja i biała wina. Jak zrozumiecie tą nową modę, czarna supremacja, biała wina, to będziecie wiedzieli, w którym kierunku to podąża. Czarna supremacja, biała wina to jest coś, czego nawet nie rozumieją moi koalicjanci, mówię tutaj o kolegach spoza Konfederacji Korony Polskiej, którzy moje grafiki niektóre odczytują jeden do jednego, nawet nie zastanawiając się, co chcę przez nie przekazać. Czarna supremacja, biała wina, szanowni państwo, to jest to, co chcą nam, i to powtórzę po raz drugi dzisiaj, brukselscy komisarze wprowadzić w Polsce. I wprowadzą. Bardzo szybko, panie redaktorze, wprowadzą. No, już mieliśmy pewien przedsmak niedawno w Sejmie. Było takie, tutaj taki mały bokotemat by wszedł, ale to chyba warto powiedzieć, że tam wyrzucono z Sejmu człowieka, bo miał właśnie na torbie napis White Pride. To było wysłuchanie publiczne w sprawie aborcji. Jak to tylko tam pani przewodnicząca czujnym okiem zobaczyła, to stwierdziła, ja nie widzę pana koszulki, ale widzę pana torbę i z taką torbą pan nie może przemawiać, paszał won. No i przyszła Straż Marszałkowska i zabrała delikwenta, który był, zdaje się, z Narodowego Odrodzenia Polski. Tak, to są kwestie bardzo znane. Tak. No ja akurat, że tak powiem, zwolennikiem pewnych symboli nie jestem, nawet jeżeli to jest symbol White Pride czy inne wszystkie. Tutaj mam też pewne obiekcje do tych symboli związane z tym, przez kogo one są wykorzystywane i co oni faktycznie mają na uwadze. Jestem autorem takiej książki Symbole organizacji skrajnie prawicowych i specjalnie tą książkę upubliczniłem, aby pokazać, iż pewnych symboli nosić nie możemy, nie powinniśmy, my jako Polacy. Ale oczywiście z drugiej strony należy wprost powiedzieć, że wszystko, co białe, jest dla naszych marszałków Sejmu, tak? Wyłączam tu pana Krzysztofa Bosaka, jest przecież oczywiście rzeczą złą, no przecież biały to jest zły, tak? A Black Lives Matter, jakby się przyszli państwo z tobą Black Lives Matter BLM do Sejmu, no to przecież nic by nie było, to by było wszystko cacy, wszystko by byłoby pięknie. White Pride, biała duma, tak? Czy ja powinienem być dumny z tego, że jestem biały? Oczywiście, że jestem dumny z tego, iż jestem biały. Dlaczego nie mam być dumny z tego, że jestem biały? Jestem dumny, że jestem katolikiem. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Jestem dumny, że jestem biały. I to nie ma nic wspólnego z innymi rasami. Po prostu jestem biały, ani żółty, ani czarny. Stąd jeszcze raz powtórzę. Przyjrzyjcie sobie bardzo dokładnie, co to jest czarna supremacja i biała wina, a zrozumiecie państwo natychmiast, o czym mówię.
No to na sam koniec jeszcze ta kwestia bezczynności społecznej. Wrócę jeszcze do tego obrazu. 2015, przecież tych manifestacji, kiedy tylko Ewa Kopacz ogłosiła, że tutaj tak przyjmiemy tamtych, a to tylko parę tysięcy imigrantów rocznie, nie bójcie się. Tysiące ludzi na ulicach i śmiem twierdzić, że był to jeden z czynników, na którym Platforma i pani Kopacz w 2015 się wzięła i wyłożyła i przegrała sromotnie z PiS-em. Dzisiaj pakt migracyjny, no wcześniej otwieranie granicy, generalnie wszyscy tak, mam wrażenie, chodzą po ulicach dużych miast, a w Warszawie to chyba widać najlepiej, ale nie tylko. I tak, prawda, tak tylko nie widzą nic, jak się, że tak powiem, zmieniła struktura etniczna naszego nieszczęśliwego kraju. Wszyscy są uśmiechnięci, radośni, nie ma w ogóle żadnych problemów z tym związanych, no bo ktoś nam przecież tego hamburgera, nie będę tutaj promował, prawda, jakiejś tam aplikacji, które mi się przywozi te jedzenie, no ale musi nam tego hamburgera ktoś przywieźć. No przecież Polak nie będzie przywoził, tylko musi to zrobić właśnie jakiś Hindus czy ktoś inny. Tudzież nie wiem, nie przewiezie nas taksówką z aplikacji. Ludzie kupują i głosują oczyma. Stąd bardzo ważny jest przekaz mainstreamowy. Stąd, jeszcze raz powtórzę, nie ma znaczenia, kto jest w tej chwili przy władzy i wcale też nie jestem pewny, czy Konfederacja zostałaby partią taką jak AfD, czy w całości by też była tego samego zdania co ja, już mówię otwarcie, wcale nie mówię tutaj, że w Konfederacji nie ma, że tak powiem, co niektórych, którzy by, którym nie jest bliżej do obecnych partii mainstreamu niż, aniżeli do moich wypowiedzi. Ludzie kupują oczyma. Stąd przekaz mediów mainstreamowych, zarówno za czasów PiS, jak i teraz, jest jeden. White pride, to jest dziadostwo. Dzisiaj usłyszałem, że jestem, o, to jest dobry przykład. Dzisiaj usłyszałem, że jestem, uwaga panie redaktorze, nowe określenie na mój temat, jestem smart faszystą. Rozumiecie państwo? Smart faszystą, gdyż moją kampanię prowadzę w sieci, na Twitterze jestem smart faszystą. To jest nowość, którą jeszcze przed nie słyszałem, ale podoba mi się smart faszysta. Jestem smart faszystą, bo publikuję takie grafiki, jakie publikuję. Więc ludzie kupują oczyma. I przekaz mainstreamowy jest prosty. White pride to jest zło, Black Lives Matter, BLM to jest dobro. Macie być stopniowo przyzwyczajani do tego, że jest coraz więcej innych ras na naszych ulicach. Przecież to nie jest nic złego. Przecież ktoś wam musi przywieźć hamburgera, ktoś was musi obsłużyć w sklepie, ktoś musi jechać tą taksówką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się sprawdziło w Europie Zachodniej, ale doprowadziło też do tego, co teraz w Europie Zachodniej widzimy. Doprowadziło do strachu i niepewności wśród rdzennych społeczności. Stąd te protesty, stąd praktycznie marsz do przodu, jak oni to nazywają, skrajnej prawicy. A w Polsce, szanowni państwo, zauważyliście, jakie są reklamy w sklepach, jak idziecie do centrów handlowych? Biała kobieta, czarny mężczyzna, ewentualnie czekoladowe dziecko. I to jest normalne. To jest normalne, jeżeli coś powiecie, że wam się do niej podoba, no to jesteście oczywiście od razu faszystami, homofobami i tak, albo dwóch całujących się facet, od razu co wy sobie myślicie. A co jest gdzie indziej? Takiej grafiki, takich reklam w krajach arabskich nie zobaczycie. Są kraje afrykańskie, które zakazują używania reklam, na których są białe modelki lub biali mężczyźni. A u nas? Jeśli się z takim czymś nie zgadzasz, no to won z tobą. Podpręgiesz. Należy cię medialnie, publicznie wybatorzyć. Tak jest. Na wszystko się zgadzamy. Jak się zgadzamy, to znaczy, że jesteśmy słabi. Ostatnia rzecz, którą chcę państwu powiedzieć, to są nowe pomysły. No o tym, co pan Trzaskowski robi z tymi krzyżami, to słyszeliście, tak?
Ja mam taką grafikę u siebie, na którym jest kościół, meczet i synagoga. Meczet i synagoga są piękne, całe kościół w ruinie, zabity deskami. Podpis: murem za prześladowanymi. Wyobrażacie sobie, żeby pan Trzaskowski zakazywał tory albo półksiężyca? Jeżeli takie rzeczy byłyby, czy będą w przyszłości w polskich urzędach? Wyobrażacie sobie, że ktoś by chciał usunąć, oprócz pana posła Brauna, świecę chanukową z polskiego Sejmu? Ostatnio słyszałem, że pani Żakowska, czy Żukowska powiedziała, że Żukowska, która powiedziała, że przecież tora nie jest symbolem religijnym. No, a co jest czy tora, przepraszam, chanuka. Tak, oni tam Chanuka, Chanukija, tak, no to mają te tam rozbieżności, tak, więc tutaj teraz wchodzimy w takie szczególiki, wiecie, szczególiki takie tutaj, tam przecież tu nie Chanuka, to Chanukija i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wyobrażacie to sobie? No nie, nie wyobrażacie sobie tego. My jesteśmy załatwiani na zasadzie gotującej żaby albo salami. Tak, odcinamy delikatnie, odcinamy każdą rzecz, która jest dla nas ważna, albo będziemy gotowani powolutku, nawet nie zauważymy, że zostaliśmy ugotowani. Tak to wygląda. Tak to się dzieje. Więc, szanowni państwo, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko państwu o tym mówić. Okej, już jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy. A czy wszystko skorzystacie, to już, szanowni państwo, zależy od was. No to teraz mamy czas na pytania od widzów, czy w zasadzie pytanie, bo chyba mam wrażenie, że tu zostało tak równiutko zaorane, że nikt nie ma pytań, ale jest jedno, no to zadajmy pytanie od widza. Piotr Polak. Kto stoi za procederem nachodźczym? Kto pracuje od wieków nad zniszczeniem cywilizacji? Kto chce, żeby mniejszości stanowiły większość? Odpowiem znowu, nawiązując do naszej przedemisyjnej rozmowy, Gwiazda Śmierci. Gwiazda Śmierci stoi za wszystkim. Gwiazda Śmierci, czyli starsi i mądrzejsi, to jest jasne. Zmiana kodu kulturowego Polski to nie jest, czy tam krajów Europy Wschodniej, to nie jest żaden nowy temat. On już został wymyślony wobec Niemców po II wojnie światowej. Wówczas też mówiono, że Niemcy trzeba zaludnić rasą czarną, aby Niemcy nie byli tak agresywni, aby nie wywołali nowej wojny. To nie jest żaden nowy temat, więc zmiana kodu kulturowego jest na rękę starszym i mądrzejszym z bardzo prostego powodu. Nachodźcy mają być nowym proletariatem. Mamy być nowym proletariatem, który będzie głosował na partie lewicowo-lewackie, gdyż dotychczasowy proletariat się zbiesił, staje się powolutku, a w niektórych przypadkach już się stał klasą średnią, która już, uwaga, nie głosuje na lewicowo-lewackie partie polityczne. Także, szanowni państwo, tak to wygląda. Pojawiło się w międzyczasie jeszcze drugie pytanie. Mały Mike, na kogo pan odda głos w najbliższych wyborach? Czy będzie pan głosował z Berlina, czy na siebie i uda się pan do okręgu? Szanowni państwo, ja nigdy nie, to już odpowiem, bo tych pytań było mnóstwo. Oczywiście mogę głosować do Parlamentu Europejskiego w Berlinie. Oczywiście mógłbym to tutaj zrobić. Natomiast ja cały czas, nigdy nie wymlewałem się od siebie z mojego mieszkania w Nakle nad Notecią. I uwaga, nie mam innego obywatelstwa niż polskie. Nigdy nie pozbyłem się polskiego obywatelstwa. I oczywiście w tym tygodniu już wracam do Polski, do domu. Mamy mnóstwo spotkań. Tu już troszeczkę ogłoszenie parafialne. 1 czerwca w Żninie na rynku o godzinie 18 w Dzień Dziecka spotkanie z panem posłem Grzegorzem Braunem. W międzyczasie my jako Konfederacja będziemy mieli też spotkania w Grudziądzu, w Toruniu, w Inowrocławiu, we Wrocławku. I ja też będę jeździł po terenie i się z ludźmi spotykał. Pamięć wyborcza, szanowni państwo, w Polsce to jest dwutygodniowa, więc wszystko robimy, że tak powiem, na ostatni moment rzutem na taśmę. I jeszcze coś tutaj mi wyskoczyło. Nawia, czy nasza haplogrupa R1A1 da radę mimo ochlokracji i kapitalizmu? Dobra.
Zostańmy przy gwieździe śmierci. Zawsze damy radę, szanowni państwo. Zawsze damy radę, musimy tylko chcieć. A my jesteśmy, że tak powiem, epatowani takim, jakby takim przekazem, a ta konfederacja to oczywiście nic nie zmieni, są tacy sami, etc., etc. Dzisiaj słyszałem, że przecież tutaj Braun to Żyd, więc co on może tam, tak? On przecież też niczego nie zrobi. No więc, szanowni państwo, skąd wy to wszystko wiecie, jeżeli my nigdy nie byliśmy u władzy, ale jak już państwu powiedziałem jakiś czas temu tutaj w tym programie, ja też całkiem do końca nie jestem przekonany, że cała Konfederacja oczywiście będzie miała poglądy moje czy posła Brauna. Tak? Zresztą nie musi, są trzy drogi w Konfederacji, więc nie musi. Chociaż nie chciałbym, aby Konfederacja była partią, która stoi w rozkroku, nie wie, w którą nogawkę ma siedzieć. No cóż, patrzę na czat, chyba więcej pytań nie ma, więc to znaczy, że trzeba tutaj postawić kropkę. Tak jak powiedziałem na początku tego króciutkiego bloku pytań, chyba wszystko zostało tak zaorane, że wszystko jest jasne. Także kończymy. Moim i państwa gościem był pan dr Sławomir Ozdyk, kandydat do Europarlamentu. O tym nie powiedziałem na początku, ale to chyba wszyscy i tak wiedzieli, patrząc na czat. Kandydat do Europarlamentu z listy Konfederacji w Kujawsko-Pomorskim. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie rektorze, dziękuję państwu. Dziękuję państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są, tak jak mówiłem, w opisie filmu. To tyle w tym programie, ale jeśli przez najbliższą godzinę z hakiem nie dostaniemy za niego pana, to o 17 widzimy się jeszcze raz. Będziemy rozmawiać o ostatnich zamachach i zejściach śmiertelnych przywódców państw Słowacji, Iranu z doktorem Leszkiem Sykulskim. Także chwila przerwy na herbatę i o 17 widzimy się znowu.